Siemano, z tej strony hiphop.pl. Naszymi gośćmi dzisiaj są Małach i Rufus, tuż przed wydaniem swojego nowego krążka. Chłopaki, słuchajcie, w waszym kawałku Grunt jest taki wers: nie jestem gwiazdą, żyjemy w Polsce. Możecie powiedzieć, jak to jest naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o hajs z muzyki? Czy wy z tego żyjecie? Bo generalnie też wiemy, że macie produkcję ciuchów. Wiesz co, da się wyżyć na pewno z muzyki, ale nie w ten sposób, jak większość ludzi myśli, moim zdaniem. Czyli nie jest to, nie wystarczy wydać byle jakiej płyty i byle jakim jakby kosztem i nie wiem, nie przykładając się do tego i tak dalej i że to już pójdzie i jakby, wiesz, większość ludzi odpada na tym etapie i moim zdaniem i wtedy to wszystko jakby się samo przez się weryfikuje i wiesz, i widzą, że jakby to nie jest tak, jak myśleli i po prostu po jednej płycie tam się kończy jakby przygoda ich z muzyką. A moim zdaniem da się zarobić, no, my, no, na naszym przykładzie, no my zapierdalamy jakby od rana do wieczora za tym wszystkim, żeby wszystko było, tak, żeby się dało zarobić i jakby pieniążki nie spływają od razu i tak dalej, ale jak się w coś, wiesz, włoży w potężny jakiś tam projekt, dużo pracy i ten, to z czasem na pewno to jakoś tam zaowocuje, jak nie pieniążkami bezpośrednio tam z muzyki, to jakimiś pochodnymi typu koncerty, nie koncerty, ten, no generalnie trzeba na pewno za swoim latać, no. Potwierdzam. Kolega już wszystko chyba powiedział w tym temacie. Także tak, dużo jest jakby spraw około muzycznych, tak? Tak jak Bartek wspomniał, no ale generalnie można jakby poprowadzić to w tym kierunku, żeby żyć tylko z tego, nie pracować nigdzie indziej, tak? Trzeba ogarniać po prostu wokół siebie mnóstwo innych spraw, to wtedy jesteś w stanie uzbierać tyle, żeby po prostu nie zajmować się niczym innym. Mamy produkcję ciuchów, robimy 360 ciuszki, robimy też tempo ciuszki. No i generalnie też jest z kolei przy tym dużo pracy generalnie. Mnóstwo czasu to zajmuje, samo projektowanie, odwiedzanie szwalni, doglądanie tego wszystkiego. To też nie jest tak hop siup, że wymyślisz sobie jakąś koszulkę czy bluzę i ktoś to dobrze wszystko zrobi, bo wiadomo, jak ktoś miał do czynienia z tym, to przepraszam, wiadomo, że wychodzą jaja generalnie na wszystkim, czego nie sprawdzisz sobie sam osobiście, to później się okazuje, że ten czarny to nie jest jednak taki czarny, jak chciałeś, tylko to jest jakiś grafitowy, wpadający w ogóle w szary i tak jak z muzyką, no jak się nie przyłożysz i po jednej bluzie odpada. Po jednej bluzie odpadasz, tak jak po jednej chujowej płycie albo chujowym kawałku, nie? Chcesz coś dodać? Nie, no a propos tego, może nie wiem, nie jestem gwiazdą, żyjemy w Polsce, no to tak, nie wiem, no. Moim zdaniem skromnym nie, absolutnie się nie czuję gwiazdą i wydaje mi się, że bycie gwiazdą to jest raczej, ja to tak rozumiem, poprzez bycie jakby celebrytą, a ja jakby, wiesz, nie próbuję się rozreklamować byciem celebrytą, tylko wiem, że jestem celebrytą, ale to jest przy okazji, jestem celebrytą przy okazji po to, żeby reklama jakby jakaś tam była i muzyka, którą robię, była trochę szerzej oglądana, a jakby do gwiazdy mi daleko i nie chcę wcale nią być i jakby, wiesz, jestem artystą przede wszystkim, a towarzyszy mi niestety to, że jestem celebrytą, ale to już nie z mojej jakby chęci i wcale nie chcę, żeby tak było. Jak ludzie definiują generalnie to słowo celebryta i tak dalej, bo my generalnie nie pchamy się w ten przedział, żeby być gwiazdami ani celebrytami, czy jak to tam sobie nazywają ludzie hucznie, a to, że robimy muzykę i jesteśmy rozpoznawalni, to jakby to nie jest ta szuflada też, że jestem rozpoznawalny, to jestem gwiazdą, bo nie staram się tak zachowywać, nie chcę w ogóle być taki, ale robimy muzykę, teledyski i tak dalej, ludzie nas znają, rozpoznają, no i to po części jakby gdzieś tam się przecina, nie? I ludzie mylą często te pojęcia, no ale jakby jesteśmy sobą, tak? Słuchajcie, czy dalej w życiu towarzyszy wam ambaras? Myślę, że nie. Myślę, że już, znaczy wiadomo, że zawsze, ale myślę, że już trochę bardziej, wiesz, jakby no wszystko tam z wiekiem i z płyty na płytę można powiedzieć, że coraz mniejsze, ale jednak, nie wiadomo, ale i tak mamy historię cały czas. No mamy, czasami po prostu się zdarza, że my mamy strasznego po prostu pecha, no. I ten ostatnie dwa tygodnie też przyniosły nam takiego pecha, że naprawdę no mamy straszne sytuacje jakby jest. No mamy straszne, po prostu wiesz, no straszne ze wszystkim przeboje, wiesz, no jak po prostu wyjdzie nam dobrze, czyli wyszło nam dobrze moim zdaniem teraz z płytą, że wszystko już jakby mamy ogarnięte, dopięte na ostatni guzik, to wiesz, to jeszcze jakieś inne pochodne życia, kurde, problemy wychodzą. Przepraszam, po drodze i tak, no jakby wiesz, jak to jest, no człowiek nie może się nigdy skupić na tym, co by chciał i ten, tylko gdzieś tam po drodze niestety jeszcze życie musi zawsze jakąś tam deskę rzucić pod nogę, no. Dokładnie, taki los rapera, stary.
Kawałki z życia 100%. Wielu ludzi określa waszą muzykę jako ambitniejszy uliczny rap. Czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Jaką według was wytworzycie muzykę? Dla różnych ludzi różne ma znaczenie słowo uliczny, nie? Nie wiem, dla mnie na przykład znaczenie ulicznego rapu ma taki rap, który jest prawdziwy, jakby z serducha, nie jest robiony po to, żeby był reklamą, tylko jest robiony z po prostu potrzeby robienia muzyki. To jest chyba prawdziwy rap i to jest uliczny rap, dlatego że no kiedyś to się wszystko zaczęło tak, prawda, że jak ktoś nie miał co robić i żeby nie wylądować na ulicy, to właśnie tą ulicą była jakby muzyka, trzeba było się jakby w ten sposób wyprodukować, że tak powiem, a nie na przykład nie trzeba było wybijać szyb czy coś, tylko można było ten, czasami, porobić muzykę. Także myślę, że tak, że okej, okay, fajnie, że ambitniejszy uliczny rap, nie wiem, czy wiesz, czy, no nie wiem, myślę, że nie chciałbym, żeby nasza muzyka była gdzieś tam szufladkowana, nie? Chciałbym, żeby to było, może jeśli miałoby być już szufladkowane, to może, żeby to było nazywane jako dobry, klasyczny polski hip-hop. No i tak, bo trzymamy się klasyki ściśle i w tym się chyba czujemy najlepiej. Ja na pewno, jeśli chodzi o produkcję, na ten moment, chociaż się nie zamykam, a no na razie nam się to sprawdza. No. Jaki według was jest obecnie polski rap? Czy kibicujecie jakimś młodym, świeżym zawodnikom? Powiem ci, że trochę śledzę. Zauważam, że generalnie jak my zaczynaliśmy, to rap wnosił coś i kawałki, które my słuchaliśmy za dzieciaka, miały jakiś przekaz i to były wartości generalnie, które widzę, że teraz młodzi artyści z kolei to już trochę nie jest do końca tak jak u nas, przy tym chodzi mi o to, że ich odbiorcy z kolei teraz są małolatami jeszcze większymi, nie? I 12-13-latek słucha kawałków swoich idoli. I tam wartości, ja wiem, że skillsy mają młodzi gracze i tak dalej, ale jest taka, widzę, zauważam po prostu taką różnicę, że u nas było więcej jakichś takich, wiesz, mniej bragowych rzeczy, tak, więcej wartości wnosił ten rap. Teraz jakby jest kilku dobrych zawodników, wiadomo, nie będę wymieniał ksywek, bo nie znam osobiście, a nie lubię później, jakby wiesz o co chodzi. Też tam wiesz jak jest, nie? Ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy, kto czas wszystko zweryfikuje generalnie. Nie? Co myślisz o tym? No mi się wydaje, że ten, że zdaje mi się, że dzisiaj bardziej ludzie się skupiają na tym, żeby wszystko było z prawidłowym flow i tak dalej, żeby wiesz, jednak rzeczywiście, no jeśli spojrzeć 15 lat wstecz, no to nie było nikogo takiego, kto by tak, wiecie, rozpierdalał technicznie jak dzisiaj pierwszy, pierwszy lepszy może gracz z tej jakiejś tam nowej, prawda, sceny, to, no to kiedyś nie było nikogo z takimi skillsami, prawda? I jakby to zajebiście super, nie? Moim zdaniem, że ten, ale jakby ja jestem taki, że nikogo nie oceniam i mimo wszystko, mimo tego też, że jakby nie, my mamy inną jazdę i bardziej może u nas nie zachwycić, wiesz, nie skupialiśmy się jakby 15 lat temu na tym, żeby to było technicznie wyjebane, chociaż na pewno u Rafała było dużo bardziej niż u mnie, to jednak bardziej treść, a jakby mimo wszystko chciałem powiedzieć, że fajnie, że w ogóle jacyś młodzi zawodnicy są i że robią muzykę wszyscy i zajebiście róbmy wszyscy muzykę i będzie fajnie. Tak jak powiedziałam na wstępie, jesteśmy właśnie przed premierą waszego nowego krążka, a powiedzcie, czy spodziewacie się większego sukcesu niż po Ambarasie? Każda płyta jest inna i każda płyta jest lepsza moim zdaniem, tak zawsze będę mówił i ten, ale... znaczy ja tak zawsze będę mówił, bo zawsze będę się starał, żeby była lepsza i zawsze moim zdaniem kolejna płyta nasza, na pewno każda jest lepsza. Nie wiem, wydaje mi się, że kurde zupełnie inna, na pewno będzie dużo bardziej muzyczna, będzie dużo więcej, będzie więcej muzyki w muzyce, o tak to mogę powiedzieć. No bo też myślę, że jest dużo lepiej, nawet pan w tłoczni pochwalił kurwa star dzisiaj nas, mówi, no nie spodziewałem się tam jakieś chyba lepsze te, wiesz, puścił mi oczko, a gościu generalnie siedzi jakby też od lat w tym, nie, to jest człowiek, który już ma swój wiek i gościu jest, wiesz, wiarygodnym jakby odbiorcą tego, że jeżeli ktoś coś takiego mi mówi, on nasze poprzednie krążki też prowadził i widzi różnicę, dostrzega to swoim uchem, mimo że nie jest słuchaczem jakby rapu na co dzień, to myślę, że coś na pewno w tym jest, nie, czyli płyty będą inne, progres też myślę, że jest zanotowany, czekajcie na ten album, Projekt Independent. Projekt Independent, Pro INT, Moach Rufus, DJ Shudi, 2017, jesteśmy gotowi, nie?
Jesteś gotowy? Dokładnie, jestem. No, chyba nie wiem, chyba wyczerpaliśmy pytanie, mi się wydaje. A jak się czujecie w prosto? To znaczy, dobre pytanie. Bardzo dobrze, zawsze mówiliśmy o tym, że od samego początku jakby nie narzekaliśmy i jest to na pewno firma czy tam label godny jakby polecenia, jeśli ktoś jakby miałby ochotę tam spróbować swoich sił i pewnie jeśli tam zaakceptują jego płytę, no to kurde, jak najbardziej polecamy oczywiście i jesteśmy na dobrych, jakby w dobrych stosunkach cały czas i w tym momencie jakby troszkę idziemy własną drogą, ponieważ wydajemy ten album własnym sumptem, ale jednak cały czas pozostajemy jakby przy współpracy prosto na tej prosto na tej zasadzie, że po prostu są naszym dystrybutorem. Dopełnię, trzymaj. Jak z kolei w 2014 przyszliśmy do prosto, to wtedy bardziej byliśmy w prosto, nie? I poprzednie nasze dwa albumy bardziej były prosto niż teraz, ale jakby to nie jest tak, że tam jakaś kosa poszła czy coś, bo to wiadomo, jak w tym środowisku jest, zaraz będzie milion komentarzy i pewnie doszukać się będą chcieli ludzie tego, czego nie powinni. Także generalnie nie ma żadnej tam opcji krzywej. Jesteśmy dalej jakby, wiesz, blisko. Prosto nam pomaga pozałatwiać sprawy, których sami nie do końca byśmy tak dobrze ogarnęli. Pracują tam naprawdę profesjonaliści, także polecam serdecznie grafików, odzieżowców, ludzi od PR-u i wszystkich, którzy pracują. Pozdro prosto. Myślę, że zrobimy jeszcze parę stosów i ogólnie wszystko jest dobrze między nami. Małach, ty jesteś również producentem. Ostatnio twoje produkcje mogliśmy usłyszeć na przykład u HDS-a. A możesz zdradzić, gdzie jeszcze się udzielasz? Znaczy szczerze mówiąc, ostatnimi czasy nie miałem czasu za bardzo, żeby robić dla szerszej jakby sceny podkładów, więc tak naprawdę robiłem bity tylko dla swoich przyjaciół. Jest to bonus HDS, ostatnio poznaliśmy się też z Youngmanem, także też na Youngmana nowej płycie będą moje bity. No i jeszcze na paru innych projektach, których, że tak powiem, nie znam najbliższych planów muzycznych i wydawniczych tych albumów, więc może nie będę o nich mówił. A generalnie skupiałem się głównie na bitach dla nas, że tak powiem, i też żałuję, że mógłbym dać parę fajnych bitów i parę fajnych płyt, wiedziałem o wyjściu paru fajnych płyt, ale niestety nie miałem czasu, żeby nic kurde na te krążki zrobić, między innymi płyta Jano PW, Senna powieka, też bardzo chciałem tam zrobić jakiś bit, ale niestety nie starczyło mi czasu, no i musiałem się skupić jednak na swoim albumie. No i tak, no co mogę powiedzieć, na pewno jeszcze sporo moich bitów ludzie usłyszą, jak będzie tylko na to czas i odpowiedni moment, a teraz najlepsze bity jakby musiały pójść na projekt Independent, także myślę, że to się tak opłaci. Chciałbym zaznaczyć, że same kozaki. Dokładnie. Wy wiele lat wszystko tworzycie wspólnie, czy myśleliście o na przykład solowych projektach? Zaczęliśmy dawno temu, tak, nagrywki wspólne i generalnie pierwsze jakieś krążki, które wyszły w nakładzie 3 sztuk, też były wspólnie jakby produkowane przez nas. Następne też, no pierwszą płytę to była relacja, tak, w sumie zrobiliśmy 6 płyt jakby wspólnie, 4 razem, typowo MR, ale jeszcze zrobiliśmy po jednej sobie tak jakby bardziej sami, tak. No i generalnie współpraca jest owocna, nie da się ukryć chyba, nie? Trochę jest już tych numerów, także jakoś nie wiem, no klei się to w miarę. Także będziemy na pewno robić razem, oddzielne nie zapowiada się, żebyśmy za daleko się rozdzielali. Jakieś mixtape'y czy jakieś epki solówkowe, bardziej akcje moje, czy tam jakieś tutaj Bartek producenckie płyty, czy jakieś tam tego typu. Myślę, że produkcje też będą, ale gdzieś tam to wszystko będzie się przewijać jakby w tych samych grupach, nie? A głównym tematem jakby pozostaje MR. No. MR, dokładnie. MR Crew. Ostatnio mogliśmy was zobaczyć na Wyspach. Koncertowaliście tam. Jak w ogóle klimat, jak publika? Jak się tam czuliście? Powiem ci, że tam jest, na Wyspach jest zawsze super klimat, nawet jeśli koncert ma kiepski rozgłos i okazuje się, że na przykład nie każdy wiedział w ogóle o tym koncercie i przychodzi na koncert, nie wiem, 50 osób, 60, 70, 80, to nawet wtedy, powiem ci, że ludzie są naprawdę zajarani, bo wiesz, jednak kurde, idą na koncert polskiej muzyki, wiesz, no, dla nich coś fajnego, myślę,
No i fajnie, no dla nich nawet, wiesz, napić się, kurde, z nami browara czy coś, to jest super, pogadać sobie, ten, zrobić zdjęciówkę, że wiesz, tyle kilometrów jakby dla nich przejechaliśmy, tam naprawdę bardzo ludzie doceniają. Myślę, że ten. Jest też, zdarzają się też sytuacje, że niektórzy po prostu nie mają co robić tam i idą wieczorem na taki koncert, nawet dobrze nie znając, na kogo koncert idą i wiesz, tam jakieś awantury, nie awantury, czy patrzą się na nas jako i mówią, wiesz, a to kurde, ten przyjechaj, to jeszcze hajs zarobią, ten wyjadą, a ja tu muszę na emigracji zapierdala się. No zdarzają się elementy takie, ten, ale generalnie ludzie na ogół super, zajebiście. Ostatnio byliśmy w Edynburgu i w Luton i było super zajebiście i ten. Fajnie, fajnie. I tak, teraz mamy Birmingham, mamy Bristol, więc ten. No na wyspach jesteśmy średnio, nie wiem, chyba z dwa razy na miesiąc. No. Na razie. No także jest fajnie. No, wydaje nam się, że tam chyba potrzebują polskiego hip-hopu, skoro tak często tam jesteśmy, nie? Jak wyobrażacie sobie kolejne lata? Myślicie, że rap pójdzie w jakąś inną stronę? I jak wy sobie siebie wyobrażacie za na przykład 5 lat? Jeśli, ale pytasz no, oczywiście pewnie o drogę muzyczną. Mówię o drogę muzyczną, tak, no chyba, że macie jakieś inne pomysły. Nie, nie, nie gadaj głupot. Nie. No tak, nie, no plany są takie, żeby robić cały czas muzykę generalnie i bez żadnego ciśnienia i planowania, ile płyt ma wyjść w jakim czasie, tylko po prostu odpoczniemy sobie po tej płycie, będziemy robić następną, potem odpoczniemy sobie, będziemy robić następną, będą różne pomysły w międzyczasie, wiesz. Na pewno, kurde, będziemy się starali iść cały czas do przodu z muzyką, czyli to nie będzie monotonne, zresztą słuchacze sobie posłuchają tej płyty, to zobaczą, że od strony muzycznej i całej oprawy i tak dalej to się zupełnie różni. Będziemy szli zajebiste ubrania i co możemy powiedzieć, ubrania będą coraz lepsze, ubrań będzie coraz więcej, płyty będą coraz lepsze i będzie więcej muzyki w muzyce. Co? Z całego świata. Właśnie, będziemy dużo podróżować, będziemy się dzielić z fanami, na pewno będziemy chcieli ten, dzięki kurde temu, że teraz są, nie wiem, możliwości typu jakiś live streaming i tak dalej, to jakby chcemy się też z naszymi fanami dzielić oczywiście tym, co możemy, z jakimś najlepszym, z jakichś naszych podróży, koncertów, nie koncertów, także ten. Co, zachęcamy do tego, żeby generalnie sprawdzać naszą nową płytę. Na pewno kolejne projekty, jeśli chodzi o te, wypytałeś cię o 5 lat w przód, tak? Myślę, że spoko, myślę, że ten, jeszcze daleko, daleko w przód będziemy robić muzykę, do kiedy się będzie dało. No. Dokładnie. W Stanach zawsze raperzy i producenci mają taką listę, że jestem w szoku, nie? 50-latkowie mają po kurwa 30 albumów i to dwupłytowe w ogóle jakieś akcje, tyle materiału. To jest zajebista droga dla nas i chciałbym też całe życie to robić w sumie, bo żyję tym, kocham to kurwa i nie szukam nic innego generalnie, nie? Dziękujemy. Dzięki.